made a list of promises to you. I just had to write them down and say them out loud. I feel so lucky that God gave me you. You lift up everyone around. I can't believe what I found. Manon, will you take my hand? Just smile and say, catch me if you can. Hejka, hejka, witam Was w nowym vlogu. Dzisiaj zaczynamy od planowania. Na samym początku roku miałam postanowienie, że każdy dzień będę sobie planowała, że będę to skrzętnie robiła, przyłożę się do tego i każdy dzień będę sobie odznaczała. Generalnie u mnie się to bardzo dobrze sprawdza. Planowanie mnie niesamowicie mobilizuje. Gdy mam do wypełnienia jakieś zadania w ciągu dnia, największą satysfakcję sprawia mi to, że skreślam jedno po drugim i lecę z tym dniem. Natomiast ostatnio zaniechałam to trochę. Skupialiśmy się głównie na tematach e-booka i tak dalej. Wszystkie inne były gdzieś tam z boku. Natomiast dzisiaj mamy niedzielę i stwierdziłam, że tak zaczynam z powrotem to robić. Raz, dwa i będzie po krzyku. I chcę sobie zaplanować dzisiaj cały tydzień, od poniedziałku do piątku. Co dalej jestem ciekawa, czy wy jesteście typami, które raczej planują każdy swój dzień, każdy swój tydzień, czy jednak idziecie na spontan. U mnie spontan też fajny, natomiast takie główne zadania, szczególnie w pracy, no to wolę mieć stricte zaplanowane. Odpalam sobie YouTube'a, coś pooglądam i planuję. A w tle pochłaniacz, bo robię rosół. One that starts right when we say I do. From Mary Hall to Brianna Dry to Grand Marais and up the mountainside, we'll keep chasing this our love so true. Through thick and thin. Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. Cause you're here for a moment. You give all you got, give all you got for love. Miki śpi, ja już po treningu okąpałam się, wziąłam Krzysia koszulkę i zabieram się za naszą kolację, która ostatnio wchodzi nam mega, mega sztos, ponieważ jak już parę vlogów wcześniej mówiliśmy, zrobiliśmy mega bajgle. Dopracowaliśmy teraz ten przepis i są po prostu niebo w gębie. Także zabieram się za bajgle, które będą w kolejnym przepiśniku. To od razu mówię, bo potem muszę zrobić im zdjęcie. Także pokażę Wam chrupiącego bajgielka i zaczynamy, bo jesteśmy głodni, a ja po treningu też powinna coś zjeść. Say I do. From Mary Hall to Brianna Dry to Grand Marais and up the mountainside, we'll keep chasing this our love so true. Takie Martusia upiściła nam pyszne bajgle. Wczoraj nie zdążyłam nagrać, było nagrywane, że robię, a właściwie nie zdążyłam nagrać, jak wyglądały, bo już było właściwie zjedzone. Jeśli ktoś jest aktualnie głodny, to mu strasznie współczuję. Tak. Uważam, że będzie miał teraz strasznie trudno dotrzymać do końca tego filmu, aby nic nie... zjeść? Nie zjeść. No dobra, testujemy. Ja mam... Ty masz opcję nową, ja mam opcję już testowaną. Tak? Także dodałam Ci coś nowego, zobaczymy, czy się będzie smakować i czy stwierdzisz, że jest lepsza niż poprzednia. Dobrze. Zobacz, się tam już zajada. Ja Wam jeszcze pokażę tutaj z bliska, żebyście doskonale widzieli, ale one są cudowne. I bajgle piekłem ja,
A Martusia uzupełniała cały środek, robiła sosik. Ma nowe 4 sosy, tak? Mhm. 4 sosy. Wszystko wygląda super. Pojedzone, więc ruszamy w drogę. I dzisiaj nadszedł ten czas, kiedy Krzyś jedzie... Z zębem. Bo tak. Ja się strasznie jadę do implantologa, tak? Żeby... Ja nie wiem, jak to się... Może chyba to lepsze. No, jedę do implantologa, żeby sprawdzić, jak to zrobić, ile to może kosztować i tak dalej. Tak. W końcu zebraliśmy się, znaleźliśmy chwilę czasu. Jestem umówiony, jeszcze przekładałem wizytę. Bo był chory po prostu. No. Także dzisiaj dowiemy się, co i jak. Dla tych, którzy nie wiedzą, w grudniu Krzysiowi złamał się ząb. Po prostu tak z czapy. I od grudnia właściwie sprawa zawisła. Nie mieliśmy czasu, kiedy się tym zająć i tak dalej. A że nie bolało. A my z natury boimy się dentystów. Jestem ciekawa, czy wy się też z natury boicie dentystów, czy raczej jesteście tą rzeszą odważnych ludzi. No to dzisiaj jedziemy. Zobaczymy, jak to będzie. Byliśmy na jednej konsultacji, znaczy Krzyś był, wtedy, gdy ząb się złamał. Ale pani powiedziała nam ile? 14 tysięcy za to było? Nie wiem, okropnie duża. Okropnie duża kwota była. Za jeden ząb to ja nie wiem, kto by tyle dał. Tak. No musiała to być jedynka, żebym tyle za to dał, ale i tak bym nie dał. I tak dał. Byśmy szukali gdzieś wolałbym tylko szybciej. Codziennie jedną gumę wkładać. Wolałbym tak jak w Denisie Rozrabiace, codziennie sobie wkładać kawałek gumy. Pamiętaj, że wyglądałbyś też tak samo. No trudno, ale przynajmniej miałbym 14 tysięcy w kieszeni. Znaczy miałbym, których bym nie miał. Nie wiem, gumy teraz drogie, więc szybko topniałyby twoje zapasy 14 tysięcy. Trzeba no to jedziemy. Zrobić. Jedziemy. Trzymajcie kciuki, że cena będzie normalna. Cena. Tak. Też rozmawialiśmy z wami i ceny za implant są zależne po prostu od miejsca, w którym robimy ten implant. I najlepsze było to, że odezwała się do nas pani dentystka, która nas ogląda, z Warszawy i u niej wyglądało to o wiele taniej. Tylko wiecie, to nie robi się w jeden dzień, tylko trzeba przejechać na kilka wizyt. No i jakoś stwierdziliśmy, że nie, że to jest kawał drogi. No przecież całą Polskę przejechać, żeby do Warszawy dojechać, zrobić implant, no to spróbujemy jeszcze tutaj. Ale jeżeli się nie uda i cena znowu będzie abstrakcyjna, no to i w Warszawie spróbujemy. Pojedziemy sobie na wakacje do Warszawy, wynajmiemy sobie mieszkanie w Warszawie i sobie w Warszawie pomieszkam. No, bo to może trwać z miesiąc, no nie? No tak, mówiła, że to tydzień, bo to się musi przyjąć, no. Zarosnąć trochę. No, gdzie jeździć do Warszawy co parę dni, to lepiej tam zamieszkać. No też tak uważam, wynająć mieszkanie na miesiąc, no. Na to. Ja jestem za. Ja też. Jakiś apartament sobie wynajmiemy, no nie? No nie wiem, nieważne, zobaczymy. Wszystko zależy od tego, ile nam powiedzą dzisiaj. Idziemy do dentysty. Będę tam pierwszy raz, strasznie się tłuczę nam z tyłu. Bo to wózek, no. Jestem strasznie ciekawa, Mikołaj zasnął, bo to akurat tak rozplanowaliśmy, że to jest jego pora drzemki. Jesteśmy umówieni na 11:30. Mam nadzieję, że Krzyś sobie spokojnie pójdzie, załatwi. Ja zostanę, Mikołaj będzie dalej spał, potem mamy jeszcze sporo załatwień, bo chcemy jechać za takimi rzeczami biurowymi, chcemy skoczyć do apartu, ponieważ Krzysiowi dałam kartę podarunkową 2 lata temu, to już będzie 2, jak nie 3 lata temu, a ona jest ważna 3 lata, więc zobaczymy, czy karta podarunkowa, którą ma, a nie jest tam mało pieniędzy, jest jeszcze ważna. Na pewno jest ważna. No mam nadzieję, 3 lata są, no a ja nie pamiętam. Nie zobaczmy tego więcej niż 3 lata temu. Chyba. No nie wiem, no to leci. To myśmy Wigilię robili, a teraz są 2 Wigilie, jak robiliśmy sami. A to nie ma tam daty na tej karcie? No nie ma, daty nie ma, jest tylko, że 3 lata. Jak teraz myślę, to może już jest po ptokach. Może nie. No, to zobaczymy dzisiaj, czy straciliśmy 800 zł, czy nie. Damy znać. Przyjdzie się zdenerwowałam i powiedziałam, że masz iść sobie coś kupić. Czekajcie, że my się tak kłócimy? Idź sobie coś kup. Kurde. Ile mogę cię prosić? Nie no, bo szkoda, no jakby nie było, to miał ja być prezent co, na zegarek. Kupić, no. Miał być zegarek, miałeś sobie kupić zegarek, a że u nas jest coś takiego, że nie kupuje się zegarków na prezent, to oddałam Krzysiowi kartę podarunkową, żeby sobie sam kupił. Możesz sobie kupić jakieś bransoletki. Lubisz w tym chodzić. Może. Ale za 800 zł to nie będę lubił. Dla mnie musi być coś adekwatne do ceny. No takie adekwatne do ceny, to że jest... kupujesz po 20 zł bransoletki i gumka pęka za 800 po 2 tygodniach. Do łokcia. A ja
Jezus Maria. A potem mówi, ale szaj zrobią. Zapłacił 16 zł za bransoletkę. No po prostu koraliki na gumce. Cena adekwatna do jakości. I zepsuje się mu po miesiącu, no nie? I on chodzi, bo się mi zepsuła. Mój mąż już zaczyna być przerażony, bo zbliżamy się do tego. Nie, po prostu szukam, gdzie to jest. I się skupiam na drodze. A że ty masz wolne i możesz klepać? Za głośno. Jesteśmy. Ej, ładnie tutaj takie krzewiki. Tu cię zostawię. Może być tu? Może być. Szkoda, że kawy nie kupiłem. No, może tam będzie w środku, co się wezmę. Tu będę pił przy tej szybie. A no tak, ja wam pokażę. Krzyś powiedział, że sobie kawę weźmie i tam przy tej szybie będzie sobie pił tu. O, żebym widziała. No, żebyś widziała, żebyś czuła. Trochę. Super. Dlaczego wyłączyłeś mi auto? Mikołaj się obudził. Ale nie wolno tak z autem. To ja wyłączę, jak ktoś mi zwróci uwagę. Jak ci zwrócą uwagę, to już mala dostanie. No to ja mu powiem, to siedział pan kiedyś w samochodzie z dzieckiem, które śpi? Turniu? Od razu bym mu powiedziała do słuchu. Pięć minut później Krzyś tam jeszcze siedzi, czeka, Mikołaj się obudził. Chyba pójdziemy na jakiś spacer po prostu. I'm losing my mind for the sake of love. I've been trying to reveal it. What I've been so afraid of. No to my wykorzystamy tą chwilę i idziemy po prostu na spacer. Ale zaraz jak się wrócę, bo nie wiem, czy zamknęłam samochód. Ja pierniczę cały czas to samo, ja non stop to robię. Wyjdę i muszę się wrócić, nawet po kilka razy. I nieważne, czy to chodzi o drzwi, czy samochód, zawsze muszę sprawdzić, czy aby na pewno zamknęła. Kto się też wraca po 17 razy i najlepiej to bym za każdym razem robiła sobie zdjęcie, że zamknęłam, no nie? Teraz pytanie, no i dobrze, że się wróciłam, nie zamknęłam. A to się rzadko zdarza, zazwyczaj zamykam i wracam się bez sensu. Jak tam? Fajnie idziemy? Super! Idziemy. Co chcesz tam butle? Kazimeczko? No, to kawa jest. Idziemy dalej. Gorąca? Nie mam uchwytu do wózka. I'm lost in.